I koniec pierwszej rundy tego bardzo wyrównanego pojedynku, w którym rękawice krzyżują. W narożniku czerwonym Mateusz Schmidt, BKS Gorzów, w narożniku niebieskim Daniel Konkol, Olimp Szczecin. Proszę Państwa, przed południem odbyło się tutaj na tym ringu 28 pojedynków, w których w trzech przypadkach wystąpili zawodnicy z Wałcza. Sebastian Walas trafił od razu na mistrza Polski z Astorii Bydgoszcz i niestety swój pojedynek przegrał. Natomiast Krzysztof Kalita i Adrian Plichta wygrali swoje pojedynki eliminacyjne i zakwalifikowali się do jutrzejszych walk ćwierćfinałowych. W kolejnej walce w tej samej kategorii wagowej zmierzą się Damian Pasiek i Dominik Filipczak. Ring wolny, runda druga.
i zakończył się nam przed czasem pojedynek eliminacyjny w kategorii wagowej 81 kg. W narożniku czerwonym oglądaliśmy reprezentanta BKS Gorzów Mateusza Szmyt. W narożniku niebieskim reprezentanta Olimpu Szczecin Daniela Konkola. A przed nami już pojedynek numer 31. Ostatnia walka eliminacyjna w wadze półciężkiej. A później przejdziemy do tej królowej wag, do kategorii superciężkiej. 8 pojedynków w wadze superciężkiej. Specjalnie dla naszych gości zaproszonych tutaj. I później ciąg dalszy walk eliminacyjnych. Zostanie nam ich jeszcze 36. Werdykt oficjalny pojedynku pomiędzy Mateuszem Szmytem a Danielem Konkolem na skutek RSC. W rundzie trzeciej zwycięża i awansuje do ćwierćfinału reprezentant BKS Gorzów Mateusz Szmyt.